Henryku, chciałbym cię zaprosić. Zapraszam właśnie tutaj Henryka Dedo. Henryku, kilka słów. Mogę podtrzymać materiały, które przyniosłeś. Dobrze. Piotrze, tyle słów powiedziałeś. Ja nie jestem sam. Jest cały zespół, który pracuje na to, co się dzieje przy reportażu. Nie? Zajrzałem za plecy i jesteś sam. Taki gość, no. A co miałbym powiedzieć? Na przykład powiedz o swoich reportażach. Co jest ich przedmiotem? Bo ja tutaj widzę bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład, tak mi się rzuciło, pierwsze było. Miłość, seks i trwałe relacje. Kogoś interesuje? No. Nie no, nie śmiechem, tylko ręce do góry. Znaczy myślę, że te dwie pierwsze rzeczy, miłość i seks, to jeszcze to rozumiemy, ale żeby była miłość, seks i trwałe relacje, to już za bardzo w to nie wierzymy. A to już gorzej. Tym, że można, jest no możliwe. No więc właśnie, więc słuchajcie, kto jest zainteresowany, ręka do góry? Przywiozłeś za mało. Tutaj jest jeszcze Boże marzenia dla twojego małżeństwa. O, to już dla takich małżeństw ugruntowanych, tak? No większość z nas, większość naszych małżeństw nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. I nie ma co tutaj się, że tak ściemy walić, że tak powiem, po młodzieżowemu. Taka jest rzeczywistość. Jedna z sesji mówi o takich prostych trzech rzeczach, trzech pytaniach. Wyobraź sobie, że raz na tydzień zechcesz usiąść ze swoją małżonką i zadasz jej jedno pytanie. Czym się martwisz? O. I pozwól jej mówić pytanie. Przez minutę, dwie, trzy, cztery. Tobie w żaden sposób nie wolno tego komentować, bronić się. Milczysz. Możesz sobie taśmą zakleić usta, gdyby był problem, nie? Czego pragniesz? Kolejne pytanie. A ty słuchasz i może z tych rzeczy, które usłyszysz, trzech, czterech, pięciu, postanowisz w najbliższym tygodniu przynajmniej jedną zrobić. No piękna rzecz. To tak się zaczyna, więc nie stracicie swojego czasu. Kto jest tym zainteresowany? No właśnie, słyszałem trzy głosy, za mało przywiozłeś. Ale tutaj są też reportaże i te reportaże są oparte na prawdziwym życiu. Henryk Dedo jeździ w najgorsze miejsca albo w najciekawsze miejsca, czy najbardziej niebezpieczne miejsca. Tam, gdzie jest prawdziwe życie. Tam, gdzie jest prawdziwe życie. I tutaj jest jedno takie, na przykład konkluzja. Życie jest piękne. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Tutaj mam prawdziwy... Od reklamy mówią, że powinieneś to pokazywać w ten sposób. Im dłużej to ludzie widzą, to tym się zainteresują. Dziękuję. Jestem kiepskim reklamiarzem, ale za to produkty powstają tu niezłe. Więc jeszcze tylko zareklamuję tą... jak ustanawiać granice, kropla wieczności. Możesz o tym coś powiedzieć? Jak ustanawiać granice? Jeden z moich przyjaciół, Bernie Dynet, mieszka w Australii 16 lat temu. Stał na granicy życia i śmierci. Chciał ze sobą skończyć. Był w dużym biznesie, wszystko tąpnęło. Ale Panu Bóg użył bardzo prostych ludzi, żeby go poskładać poprzez Ewangelię. W tej chwili, po tych 16 latach, jego programy są słyszalne w 1700 stacjach na świecie. Ma dar prostego mówienia i pisania o rzeczach ważnych. I od czasu do czasu robimy taką krótką przez niego napisaną rzecz w języku polskim. Jak ktoś jest zainteresowany otrzymaniem czegoś takiego, to mamy takie małe stoisko, tam można dać swoje namiary. Wyślemy tą kopię dla ciebie i damy trochę informacji o tym, co robimy jako głos Ewangelii. A ta kropla wieczności, o której wspomniałeś, to większość z nas już ma w tej chwili takie urządzenia, prawda? Jak tą kroplę wieczności jako aplikację sobie wciągniesz do tego swojego sprzętu, jak masz problemy, to poproś syna albo młodszych ludzi, oni ci pomogą. I 5 razy w tygodniu będzie przychodziło do ciebie takie rozważanie, które trwa minutę i 10 sekund. To niby nic. Co można powiedzieć przez minutę i 10 sekund? Wbrew pozorom bardzo dużo. Ten mój przyjaciel powiedział, jeżeli Coca-Cola potrafi sprzedać posłodzoną wodę milionom ludzi na całym świecie, używając do tego 10-15 sekund. Dlaczego my, mając największe przesłanie, największą prawdę, nie mielibyśmy również tego robić w skuteczny, kreatywny, mądry sposób? Kropla wieczności. Ściągnij tą aplikację. Zarejestruje cię maszynka. Będziesz 5 razy w tygodniu miał to rozważenie. Taka śmieszna rzecz z tym związana. Kilka tygodni byłem temu na Śląsku i goście ze Śląska często pracują w Niemczech.
ale jak blisko granicy pracują, przyjeżdżają na weekend do kraju. Ale jeden z tych ludzi pracuje w Niemczech z trzema Turkami. No i przychodzą te krople każdego poranku do niego i ci Turcy go pytają, no co tak czytasz, co to ci przychodzi tak regularnie? Tłumacz. No i teraz trzech muzułman w Niemczech słucha kropel przez polskiego tłumacza. Niesamowite. Dzisiaj ilu z nas się podzieliło Ewangelią? Ręka do góry. No może dzisiaj to powiesz, jedna osoba, brawo. A wczoraj kto się podzielił Ewangelią? Wiecie, dzisiaj w tym mieście, poprzez to, co robimy, poprzez reportaże Głosu Ewangelii, tą Ewangelię w tym mieście usłyszałeś tysiące ludzi. Każdy niedzieli o 8:10. W tym waszym mieście tysiące ludzi słucha historii ludzi, których życie zostało zmienione. Możecie nam w tym pomóc. Jak dasz namiary, trochę więcej się dowiesz o tym, co robimy. Zachęcam, żebyś stał za tym, co robimy. Ja jeszcze dodam, że skrzyneczka z tymi reportażami, z niektórymi jeszcze tutaj pozostałymi fragmentami, czy też materiałami dotyczącymi małżeństwa, rodziny, bo tu też jest o nastolatkach, o tym nie powiedziałem, skuteczne rodzicielstwo w świecie pełnym zagrożeń. Jak, nie wiem, czy mnie dzieci, dobrze, że dzieciaków tu nie ma, bo by mnie nie lubiły z powodu tego, nie, co powiem. Spokojnie, nastolatkowie jeszcze są bardzo. Tak? Słuchajcie, bo jak rodzice wprowadzą to w życie, to się sporo w chałupie pozmienia. Ale na dobre. Na dobre. Zaczniesz lubić swojego tatę. No właśnie. No właśnie. Więc słuchajcie, te rzeczy są do nabycia na zewnątrz. Brat Henryk będzie tam stał przy tej skrzyneczce, rozmawiał. Kto chciałby z nim nawiązać kontakt, no to właśnie jest to możliwe. Zapraszam. A ja specjalnie... Jeszcze może powiem jedną rzecz. Jesteśmy w tej chwili w 53 stacjach radiowych w Polsce. Współpracujemy ze Studiem Reportaży i Dokumentu Polskiego Radia. Tydzień temu w Radiowej Jedynce, w bardzo dobrym czasie emisji o 21:00, prawie 400 tysięcy osób usłyszało historię o zmartwychwstaniu w bardzo dobrej obsadzie aktorskiej. Także sporo takich rzeczy Pan Bóg pozwala nam robić, które się nam, że tak powiem, nigdy nie marzyły. Jak miałem 18-19 lat, studiowałem na tej samej akademii, na której Piotr studiował, i odwiedzałem rodziców raz na miesiąc, którzy mieszkali w Jeleniej Górze. I często jadąc w nocy przez 11 godzin pociągiem, miałem takie myśli obserwujące wielkie polskie blokowiska. Co zrobić, żeby zanieść Ewangelię do tych domostw? Tu tak fajnie wieczorem wygląda, żółte światło, wydaje się, że tak ciepło i fajnie. A wiedziałem, że po drugiej stronie szyb nie jest już tak ciepło i tak fajnie. I wiecie, parę lat temu, siedząc w ostatnim miejscu gdzieś na jakimś nabożeństwie, zwiastowanie było o tym, że Bóg spełnia marzenia. Nagle coś mi kliknęło. Robimy dokument, głównie radiowy, ale czasami robimy również film dokumentalny, również dla telewizji. I nagle sobie uświadomiłem, że poprzez zrobienie takiego jednego filmu weszliśmy 4 lata temu do 888 tysięcy polskich domostw. Wow. Bez otwierania okien, ale też przez szkło ekranu telewizora. Wow. Bóg spełnia marzenia. Naprawdę. To prawda. A mój tata miał na imię Henryk. Piękne imię. I ty też jesteś Henryk. Tak, ale był taki niedobry ósmy Henryk. Wiesz co? To tak, ale on miał na imię Henryk i Piotr miał udział w tym, że jestem Piotr. Może będziesz miał udział w tym, że będziemy więcej współpracować tutaj z Poznaniem. Zobaczymy. Kto trafia do Poznania, nabywa Poznania. Pod każdym względem. Słuchajcie, powstańmy, módlmy się o niego.